Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie. Dziś przychodzę do Was z całodniowym testem podkładu od Eveline Cosmetics Liquid Control HD Long Lasting Formula 24 godziny. Postanowiłam, że na moim kanale będzie więcej testów różnych kosmetyków, dlatego zdecydowałam się, że zacznę od podkładu. Co prawda nie jest to jakaś wielka nowość, bo on na rynku jest już od jakiegoś czasu, ale może ten test komuś pomoże w decyzji, czy warto go kupić. Aktualnie w Rossmanie kosztuje około 37 zł. Na internecie można go kupić w różnych sklepach internetowych za 25 zł plus koszty wysyłki, ale także i tak trzeba liczyć około te 37 zł. Jest tutaj napisane, że jest to innowacyjny podkład nowej generacji dzięki płynnej, nietłustej i niezwykle lekkiej konsystencji. Zapewnia maksymalnie naturalny efekt drugiej skóry, doskonale kryje i długotrwale matuje do 24 godzin. Bez efektu maski idealnie wyrównuje koloryt, zaraz to sprawdzimy, zapewniając rezultat udoskonalonej cery Baby Face Effect. Aplikowana pipetką satynowa formuła pozwoli precyzyjnie skontrolować stopień krycia. I mój test będzie polegać na tym, że połowę twarzy pokryję tym podkładem przy użyciu pędzla do nakładania podkładu. To jest akurat pędzel z Nessa, on nie robi smug, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A drugą połowę pokryję palcami. Nie mam beauty blendera, bo po prostu nie mam, jakoś boję się używać takich gąbeczek, bo wydaje mi się, że tam jest pełno bakterii się zbiera i w ogóle. Co do tego, jak wygląda stan mojej cery, to jak widać tutaj mam pewien problem tutaj z takim punkcikiem na policzku, który zdecydowałam się, że będę go wycinać i właśnie jestem przed konsultacją z chirurgiem, także myślę, że w najbliższym czasie już tego nie będę miała, zobaczymy. Ja mam raczej cerę tłustą, mam piegi, może to delikatnie widać, nie mam idealnie wyrównanego kolorytu, także mam nadzieję, że ten podkład zapewni wyrównanie kolorytu. Mam zaczerwieniony nos, ponieważ mam katar. Jeżeli chodzi o twarz, to na twarzy nic nie mam, mam tylko zrobione brwi i oczy i delikatnie nałożony korektor tutaj pod oczy. Co do pojemności, jest to 32 ml i ja będę używała numeru 15, to jest Light Vanilla. To będziemy zaczynać, ale najpierw wspomogę się troszeczkę korektorem z Ingrid, ponieważ to miejsce wymaga nałożenia korektoru. I myślę, że taki podkład na pewno by sobie nie poradził, więc nawet nie próbuję. Okej, już trochę lepiej, ale co prawda korektor nie ukryje wszystkiego. No i będziemy zaczynać. Pokażę Wam w ogóle, jak wygląda konsystencja tego podkładu. Jak widać, ma bardzo płynną konsystencję i szybko spływa z ręki. Także jeżeli będziecie go aplikować bezpośrednio na twarz, to trzeba robić sobie małe kropelki, żeby Wam zbyt szybko nie spłynął. Najpierw nałożę go tutaj na lewą część mojej twarzy. I ja muszę Wam powiedzieć, że ja już go wcześniej używałam, więc mam już tam jakąś opinię na jego temat, ale chciałabym Wam pokazać, jak wygląda po prostu ten produkt, jak się go nakłada i jak się prezentuje na skórze. Myślę, że już na tym etapie widać, jak ładnie wyrównał koloryt. Zobaczcie, tutaj jaka jestem czerwona. Jejku, wow! Naprawdę efekt jest, ja powiem Wam, ja go już naprawdę używałam. Wiecie, zazwyczaj nakładam go od razu na całą twarz i nie widzę tego, jaka jest różnica. Krycie jest naprawdę bardzo dobre. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy tak dobre krycie nie jest spowodowane tym, że używam po prostu pędzla do tego celu, bo zazwyczaj do nakładania podkładu używam palców, a tutaj bardzo ładnie to wygląda. Teraz przybliżę. I możecie zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli chodzi tutaj o ocenę krycia, to krycie jest moim zdaniem bardzo dobre. I teraz druga połowa twarzy, będę nakładać podkład palcami. Powiem Wam, że trochę jestem zaskoczona, bo widzę, że nakładając ten podkład palcami, źle robię. Zdecydowanie lepiej podkład prezentuje się
na twarzy, kiedy jest nałożony pędzlem. Tak wygląda ta strona, gdzie podkład był nałożony pędzlem. A tak wygląda strona, gdzie podkład był nałożony palcami. I na tym etapie muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy wy to widzicie, ja to bardzo dobrze widzę, że lepiej ten podkład wtopił się w skórę przy użyciu pędzla, dlatego tutaj spróbuję sobie to delikatnie poprawić, nie wiem, czy już nie jest za późno, ale spróbujemy go tak delikatnie rozprowadzić. Ten pędzel też jest o tyle dobry, że on powoduje, że nie robią się takie smugi, nie widać tak, jakbyśmy robili pociągnięcia pędzlem. Nie ma śladu po prostu na twarzy po pędzlu. Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj, gdzie mam takie już zmarszczki lekkie pod oczami, on niezbyt dobrze tutaj kryje. Tak jakby nie chciał wchodzić w zmarszczki. Ja tutaj w ogóle w tych miejscach mam takie zmarszczki mimiczne dosyć wyraźne od uśmiechania się, dlatego zobaczymy, czy za kilka godzin, na przykład za 4 godziny i później za 8 godzin, czy on nie będzie się tutaj zbierać w tych załamaniach. I w ogóle jak widzicie, ten podkład jest taki matowy i dzięki tej formule nie trzeba moim zdaniem nawet nakładać pudru, jednakże ja to zrobię, ponieważ przy całym dniu funkcjonowania myślę, że gdzieś tam te sebum będzie wychodzić. Jak widzicie, mam tutaj też sprasowany puder z Eveline Professional Art Makeup Anti-Shine Complex Pressed Powder. Takie moje ogólne wrażenie jest, że ten podkład kryje dobrze, jest taki bardzo matowy, więc jak ktoś nie lubi efektu takiego świecenia, to myślę, że to jest fajna rzecz. Ogółem ja jestem zadowolona i wracam do was za 4 godziny. Mamy 4 godziny później i muszę wam powiedzieć, że na razie wszystko jest ok, jednak zauważam różnicę między stroną, gdzie był podkład nałożony pędzlem, a tą drugą stroną, gdzie był nałożony palcami. Tutaj ten podkład wygląda troszeczkę gorzej. Generalnie ta część twarzy jest trochę gorsza, ale to już pomijmy. Wydaje mi się, że tutaj, gdzie używałam pędzla, podkład bardzo fajnie się wtopił w skórę, jednakże tutaj on tak jakby jest bardziej uwydatniony. Dlatego zdecydowanie nie polecam nakładać palcami tego podkładu. Rozmawiałam też przez telefon i zobaczyłam, że ten podkład odbił mi się na ekranie telefonu. Tutaj odnoszę wrażenie, że bardziej się świeci, natomiast tutaj nie, bo tutaj produkt został dużo lepiej wprowadzony. Jak widać, nos mam troszeczkę bardziej czerwony i on tutaj delikatnie przebija. Widzę, że te sebum troszeczkę już zaczyna być widoczne. Tutaj jest dużo lepiej wtopiony w skórę, aniżeli tu. Widzę to po tym, że tutaj nieładnie tak jakby uwydatnia zmarszczki, a tu w lewym oku, gdzie był nałożony pędzelkiem, to bardzo ładnie się wtopił. Tutaj już tego efektu nie widać. Więc wniosek jest taki, że podkład nałożony pędzlem, nie palcami, bardzo dobrze się spisuje. Zobaczymy za kolejne 4 godziny. No i mamy kolejne 4 godziny później, czyli 8 godzin po nałożeniu. Wygląda to dobrze, nawet jakoś bardzo się nie świecę, chociaż mam tutaj bibułki matujące, które zaraz użyję. Właściwie to już mogę spróbować użyć jednej. Muszę wam powiedzieć, że cały czas widzę, że ta strona, która była nałożona pędzlem, dużo lepiej się sprawuje. Ta strona twarzy wygląda na bardziej zmęczoną niż ta strona, dlatego zdecydowanie odradzam nakładać go palcami. Najlepiej jest to zrobić albo gąbeczką, albo pędzlem. Myślę, że się już powtarzam po raz któryś. Oczywiście, jeżeli nie macie takich bibułek matujących, to spokojnie możecie użyć nawet papieru toaletowego czy też zwykłej chusteczki, delikatnie sobie przyłożyć i też nie ma problemu. Powiem szczerze, że ten test zaczęłam dosyć późno, dlatego zatrzymuję się na 8 godzinach i ja też z własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że tak jak teraz wyglądałam, to tak
nawet po 12, po 14 godzinach tak samo to wszystko powinno się trzymać, więc ja z tego podkładu jestem dosyć mocno zadowolona, ponieważ przede wszystkim, tak jak powiedziałam, jest taki matujący i najważniejsza rzecz, trzeba go nakładać pędzlem bądź gąbeczką. Na początku, kiedy go pierwszy raz używałam, myślałam, że przez to, że jest płynny, nie będzie zbyt dobry, nie będzie dobrze kryć, ale nie dajcie się tutaj zwodzić tym domysłom, naprawdę on dosyć dobrze kryje, tak jak widzicie, i świetnie matuje, więc naprawdę uważam, że jest bardzo dobry. Tutaj trzymam w ręce kolejny podkład, który również będę testować w następnym filmie z Ingrid. Wydaje mi się, że ten jest troszeczkę lepszy, ale tego test również wykonamy, ponieważ dawno go nie używałam i już sama nie pamiętam, jaki on jest w porównaniu do tego, także jutro zrobię test i zobaczymy. Jeżeli interesują Was takie filmy, w których robię jakieś testy całodniowe, bądź po prostu pokazuję Wam, jak wykonuję mój makijaż, to piszcie mi w komentarzach, bo to jest dla mnie ważne. Chciałabym robić więcej takich filmów, dlatego jeżeli Wy jesteście zainteresowane, to jest dla mnie bardzo ważne. No i jeżeli Wam się podobało, to po prostu kciuki w górę i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć! Thank you.